Johansson w Warszawie. Morawiecki. Jest między nami ogromne zrozumienie, Mateusz Morawiecki, po spotkaniu z Johanssonem. Celem Putina jest rozbicie NATO. Celem politycznym Putina jest rozbicie NATO, dlatego musimy zdecydowanie pokazywać, jak bardzo jesteśmy spójni. Jest między nami ogromne zrozumienie napięć na wschodniej flance NATO. Mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Na wspólnej konferencji prasowej Morawiecki podkreślił, że żyjemy w bardzo niespokojnych czasach i dlatego musimy zdecydowanie dbać o bliskość naszych sojuszy. Te kruche czasy tworzą też dodatkowe wyzwania. Wielka Brytania dała wspaniały dowód Solidarności zarówno z Ukrainą, Polską, z całą tą wschodnią częścią NATO. Powiedział premier, nawiązując do decyzji o przysłaniu 350 brytyjskich żołnierzy do Polski. Rosja stawia przed nami taką alternatywę: albo będzie suwerenna z zachowaniem integralności terytorialnej Ukraina, albo będzie pokój i spokój. To jest fałszywa alternatywa. Chcemy prawa narodów do samostanowienia, prawa do obrony swojej integralności terytorialnej i chcemy także spokoju, powiedział Mateusz Morawiecki. Nie pozwolimy się zastraszyć, razem działamy na rzecz utrzymania spokoju. Dlatego wzmacniamy wschodnią flankę NATO, dodał. Londyn dzieli od Kijowa ponad 2000 km, ale to, że staramy się dziś razem działać na rzecz pokoju na wschodniej flance, świadczy o tym, jak ważne są transatlantyckie więzy dla Polski i Wielkiej Brytanii, stwierdził premier. Mówił również o tym, że tam, gdzie punktem odniesienia jest polityka imperialna, tam wszystko może stać się narzędziem agresji, zarówno gazociąg, jak i migranci, jak i internet. I tego dziś doświadczamy ocenił szef polskiego rządu. Premier zwrócił w tym kontekście uwagę na sprawę gazociągu północnego, zaapelował do Niemiec, by jak najszybciej oświadczyć, że ten gazociąg nie będzie używany jako element szantażu. Migracje, co się działo na polsko-białoruskiej granicy doskonale wiemy. I ataki cyfrowe, hakerskie, cybernetyczne to też broń, której niestety nasi wschodni sąsiedzi używają coraz częściej, wyliczał premier Boris Johnson. Polska ma kluczową rolę, Polska ma kluczową rolę w naszym zbiorowym europejskim bezpieczeństwie. Kiedy Polska jest zagrożona, Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc. Podobnie jak Polska zawsze była i jest gotowa pomóc nam, stwierdził z kolei Boris Johansson. Rozmawiałem z sekretarzem generalnym NATO. Powiedziałem, że powinniśmy dążyć do deeskalacji i do tego, by przekonać Władimira Putina do wycofania się. Cały czas podążamy ścieżką dyplomacji, by napięcie, które panuje na granicy ukraińskiej, opadło, dodał. Po spotkaniu premierzy Polski i Wielkiej Brytanii odwiedzą siedzibę 1. Warszawskiej Brygady Pancernej imienia generała Tadeusza Kościuszki w Wesołej pod Warszawą, aby spotkać się z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi na terytorium NRP. Spotkanie premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Solidarność sojusznicza według rzecznika rządu Piotra Mulera, Wizyta Borisa Johnsona podkreśla solidarność sojuszniczą w ramach relacji dwustronnych i w NATO w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego. Zwrócił też uwagę, że od grudnia 2021 rok w Polsce przebywa ponad 100 żołnierzy brytyjskich wojsk inżynieryjnych, którzy pomagają żołnierzom wojska polskiego M. in. W naprawie i budowie tymczasowego ogrodzenia na granicy z Białorusią. Przypomniał, że 7 lutego brytyjski minister obrony Ben Vales, po rozmowach w Londynie z szefem polskiego Mon Mariuszem Błaszczakiem ogłosił, że do Polski przyjedzie kolejnych 350 wojskowych z 45 komanda piechoty morskiej, mającego bazę Warbroat w Szkocji. Jak dodał, mają oni wspierać Polskie Siły Zbrojne w zakresie wspólnych ćwiczeń, planowania awaryjnego i budowania potencjału w obliczu gromadzenia sił rosyjskich na granicy z Ukrainą. Brytyjscy żołnierze przybyli do Polski w czwartek. Żołnierze z Wielkiej Brytanii od 2017 roku wchodzą w skład Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO, stacjonującej w Bemowie Piskim. Grupa ta współdziała z 15-Girzycką Brygadą Zmechanizowaną, pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji i nierozszerzenia NATO, m.in. o Ukrainę. Kraje sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania. Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na i wspierającego stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.